Tera świadomego podwolu. Eksperci szacują jego wartość na 500 000 000 euro. W sieci z Neymarem pożegnał się już Messi. Zamieścił wspólne zdjęcia i życzenia pomyślności. Hiszpanie zaś opublikowali w internecie banknot o nominale 500 euro z podobizną Neymara i fotomontaż, na którym piłkarz ugina się pod ciężarem banknotów. Najważniejsze decyzje w rodzinie podejmuje ojciec. Cytują kibice wypowiedź Brazylijczyka sprzed dwóch lat. Komentatorzy informują bowiem, że to właśnie ojciec zdecydował o transferze. Podobno uznał, że jego syn jest dopiero trzecim po Messi i Suarezie zawodnikiem w Barsie. W Paris Saint-Germain będzie zaś pierwszym. Dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. A teraz łączymy się ze stadionem Legii Warszawa, gdzie mistrzowie Polski grają z FK Astana w trzeciej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów. Spotkanie obserwuje Andrzej Janisz. 40. minuta tego meczu, ciągle jest 0-0, czyli wynik znakomity dla Astany. Legioniści mają przewagę, grają dobrze, zupełnie inaczej niż w tych ligowych spotkaniach, ale nie potrafią pokonać bramkarza Aleksandra Mokina. Dwa razy Armando Sadiko stanął przed taką okazją, raz strzelił 16 metrów, a drugi raz głową z 10, ale za każdym razem bramkarz z Kazachstanu był od niego lepszy. Legia jest niesiona dopingiem publiczności, która wypełniła niemal cały stadion, ale Legia nie potrafi sforsować mądrze grającej Astany. To naprawdę jest bardzo przyzwoita drużyna. Oczywiście legioniści ciągle próbują te ataki skrzydłami, zwłaszcza prawą stroną, gdzie aktywni są Jędrzejczyk i Kucharczyk. Lewą stroną mniej, ale dośrodkowanie Klążka było wręcz rewelacyjnie. Teraz Thibaut Moulin już ruszył. Kucharczyk zrobił ruch do środka, nie dostał jednak piłki. Ta po prawej stronie u Jędrzejczyka. Jeszcze raz do Kucharczyka. Dobra jednak interwencja Kleinheisera. Węgier zabiera piłkę. Legioniści faulują, bo to są bezustanne walki Jakuba Czerwińskiego z najlepszym napastnikiem Astany, juniorem Kabanangą, i tym razem również do faulu uciekł się zawodnik mistrza Polski. A zatem 42. minuta w meczu w Warszawie. Straty jeszcze nie odrobione. Legia Astana 0-0. O wyniku spotkania będziemy informować na naszej antenie. Dany Van Poppel z zespołu Sky wygrał 5. etap kolarskiego wyścigu Tour de Pologne. 130 km z miejscowości Nagawczyna do Rzeszowa. Holender wyprzedził na mecie Słoweńca Luke Mesgeca i Słowaka Petera Sagana. Liderem wyścigu pozostaje właśnie Sagan. Robert Kubica przeszedł dziś testy w zespole Renault na torze Hungaroring pod Budapesztem. Polski kierowca jeździł nowym bolidem tego teamu i z 74 przejechanych okrążeń jego najlepszy czas wyniósł minuta 19 sekund i 681 tysięcznych. Kubica walczy o powrót do Formuły 1, w której startował w latach 2006-2010. Sara Sjöström ustanowiła rekord świata w pływaniu stylem dowolnym na dystansie 50 metrów podczas zawodów Pucharu Świata na krótkim basenie w Moskwie. Wynik Szwedki to 23 sekundy i 10 setnych, lepszy o 14 setnych sekundy od poprzedniego rekordu świata. Zbliża się 21.30, trwa podsumowanie dnia w Polskim Radiu 24. Przypomnijmy najważniejsze informacje. Do Sejmu wpłynął prezydencki projekt nowelizacji ustawy w sprawie frankowiczów. Zakłada on dwukrotne podniesienie minimum dochodowego umożliwiającego wnioskowanie o wsparcie. Ze składek banków powstanie fundusz restrukturyzacyjny, który rocznie może kosztować sektor nie więcej niż 3,2 miliarda złotych. Chodzi o nowelę ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy, oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. PiS chce walczyć o odszkodowania wojenne. Biuro Analiz Sejmowych przygotowuje opinię dotyczącą możliwości domagania się przez Polskę reparacji wojennych od Niemiec. Wniosek do Sejmowego Biura w tej sprawie złożył poseł Prawa i Sprawiedliwości Arkadiusz Mularczyk. Wstępne szacunki dotyczące niemieckich reparacji wojennych podają kwotę 5 bilionów dolarów, mówi prezes Reduty Dobrego Imienia Mira Wszelaka. W wieku 88 lat zmarła w Warszawie Wanda Chotomska, pisarka, poetka, autorka ponad 200 książek dla dzieci. W dorobku twórczym Wandy Chotomskiej są nie tylko wiersze i opowiadania, ale także scenariusze filmowych bajek i filmowych bajek muzycznych. Podsumowanie dnia. Do Sejmu trafił kolejny prezydencki projekt ustawy, która ma pomóc posiadaczom kredytów walutowych, głównie tak zwanym frankowiczom. Czy spełnia ona jednak oczekiwania tych, do których projekt jest skierowany? Od odpowiedzi na to pytanie rozpoczynamy drugą część podsumowania dnia. Gościem Polskiego Radia 24 jest Arkadiusz Szcześniak, prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu. Stowarzyszenie odbiera obecny projekt prezydenta jako dowód na złamanie kolejnej obietnicy złożonej naszemu środowisku. Tak na gorąco komentowaliście Państwo nową propozycję ustawy frankowej. Czy tak samo krytycznie ocenia Pan ten projekt teraz, kilka godzin po tym, jak go poznaliśmy? Niestety tak. Po pierwsze, to nie jest projekt pomocy dla tak zwanych kredytobiorców walutowych. To jest projekt, który ma służyć wszystkim kredytobiorcom, również złotówkowym. On tylko i wyłącznie nowelizuje fundusz wsparcia, który do tej pory praktycznie nie funkcjonował. On był jeszcze uchwalony w poprzedniej kadencji Sejmu, ale jego konstrukcja powodowała, że bankom opłacało się po prostu odmawiać klientom wypłaty z tego funduszu. I oczywiście banki to robiły. Na dowód jest taki, że tylko 2% z kwoty tego funduszu zostało wykorzystane na wsparcie. I trudno też jest mówić o tym projekcie jako projekt, który miałby cokolwiek rozwiązać sytuację kredytobiorców posiadających kredyty pseudowalutowe. Ten projekt w ogóle się nie odnosi do ich sytuacji, nie odnosi się do tego, że te umowy zawierają liczne wady prawne, a przede wszystkim nie odnosi się w żaden sposób do trzykrotnej obietnicy pana prezydenta, który trzykrotnie, również mi osobiście na jednym ze spotkań, kiedy już był prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, obiecywał, iż ten projekt będzie taki, jaki miał być, taki, jaki był zapowiadany w kampanii wyborczej. Tak jak pan wspomniał, złożona dziś propozycja w Sejmie przez prezydenta nawiązuje do tego, co już istnieje, czyli do funduszu wsparcia kredytobiorców. Jednocześnie ona podnosi między innymi dwukrotnie minimum dochodowe, które pozwala złożyć wniosek o wsparcie. Zakłada także zwiększenie możliwego comiesięcznego wsparcia oraz wydłużenie okresu jego przydzielania. Do tej pory sam fundusz, jak pan zresztą już zauważył, nie cieszył się dużą popularnością. Być może teraz, kiedy te warunki są jednak korzystniejsze dla kredytobiorców, ten fundusz wróci do łask. Mamy nadzieję, że w Sejmie uda się ten projekt dopracować, dlatego że już teraz widzimy wiele jego wad, nawet dla tych osób, które by chciały skorzystać z tego funduszu wsparcia. Ale chcielibyśmy przede wszystkim zauważyć, że prezydent zaoferował osobom, które często płacą opłaty niezgodne z prawem, mimo wyroków sądowych prawomocnych, można powiedzieć, że zaoferował klientom chwilówkę, która w rezultacie w przyszłości zwiększy obciążenia kredytobiorców. Wiemy, jak się skończyła sytuacja z poprzednim prezydentem, który zaoferował klientom, Polakom, który chciał oferować Polakom kredyt. No, pan już nie jest prezydentem i mam nadzieję, że jednak prezydent Andrzej Duda wypełni tą obietnicę, którą złożył i będzie dążył do tego, żeby rozwiązać ten problem, czy na drodze ustawowej, czy innej, ale w taki sposób, żeby to realnie pomogło kredytobiorcom, a przede wszystkim polskiej gospodarce. Wspomniał pan o wadach projektu, które państwo już dostrzegacie. Jakiego rodzaju to są wady? Ciągle jest tak, iż ten fundusz będzie zarządzany de facto przez banki. To banki będą rozpatrywały wnioski kredytobiorców, więc możemy się domyślić, że jeżeli tylko będą miały podstawę do odrzucenia wniosku, to automatycznie ten wniosek będzie odrzucany i wtedy oczywiście ta pula wykorzystanych środków znowu będzie bardzo mała. Drugą istotną jest wadą, że w ogóle ten fundusz ma ruszyć po tym, jak wyjdą jeszcze odpowiednie akty wykonawcze do tej ustawy. W związku z tym możemy zakładać, iż ten projekt nie wyjdzie w życie wcześniej niż za rok czy półtora, a podejrzewam, że przy takim tempie prac, jak obecnie się toczą w Sejmie nad trzema ustawami, które już są, no to może potrwać i do końca kadencji Sejmu. Wspomniał pan o funduszu, na który będą składały się banki. Ta propozycja, którą dziś poznaliśmy, zakłada między innymi powołanie funduszu restrukturyzacyjnego. Tam banki miałyby wpłacać rocznie około 3 miliardów złotych. No i tak się zastanawiam, czy być może to, że banki będą musiały płacić do tego funduszu, paradoksalnie nie zachęci ich do tego, aby usiąść z państwem do stołu, no i w ten sposób razem spróbować rozwiązać jakoś ten problem. Być może to będzie wystarczający, mówiąc kolokwialnie, bat na banki, aby zaproponowały one klientom
swoim łagodniejsze warunki, czy warunki do zaakceptowania przez państwa, jeśli chodzi o spłatę czy restrukturyzację zadłużenia? Mamy nadzieję, że banki w końcu zobaczą, że nie można w Polsce oszukiwać klientów, aczkolwiek rok temu, kiedy prezydent składał do Sejmu ustawę tak zwaną spreadową, to wtedy prezydent zobowiązał się, że jeżeli banki w ciągu roku nie zaczną wychodzić z ugodami do klientów, tak żeby wspólnie z klientami uzgodnić nowe warunki spłaty, to w ciągu roku złoży projekt, który ustawowo je do tego przymusi. Jak wiemy, minął rok i niestety ten projekt nie zawiera żadnego przymusu dogadania się z klientami, a tylko pewne zachęty. A niestety mamy takie doświadczenie od osób, które się do nas zgłaszają, że nie ma mowy o żadnej, żadnej chęci porozumienia ze strony banków. To też widać w informacji, które ostatnio podało Biuro Informacji Kredytowej. W ciągu roku ubyło 17 tysięcy tego typu umów. Większość niestety tych umów jest po prostu wypowiadana w pierwszej lokacji. I my apelowaliśmy dzisiaj również do prezydenta, żeby może w pierwszej kolejności powstrzymać licytacje osób, które często są jeszcze prowadzone na podstawie niekonstytucyjnego przepisu o bankowym tytule egzekucyjnym. A zatem państwu dzisiejszy projekt się nie podoba, nie podoba się także on sektorowi bankowemu, choć argumenty i powody są zupełnie inne. Natomiast ten projekt, który dziś poznaliśmy, chwalą Narodowy Bank Polski i Komisja Nadzoru Finansowego, w komunikacie KNF możemy przeczytać m.in. tak. Projekt stanowi rozsądny kompromis pomiędzy realizacją celu społecznego, jakim jest udzielenie pomocy kredytobiorcom, a uniknięciem zagrożenia dla stabilności sektora bankowego obciążonego kosztami tego wsparcia. Jak pan by do tych stanowisk KNF-u i Narodowego Banku Polskiego się odniosło? Tutaj myślę, że warto przedstawić społeczeństwu, jak wygląda komunikacja tych instytucji z obywatelami. Wnioskowaliśmy o spotkanie z panem prezesem Glapińskim, jak i z panem wicepremierem Morawieckim i proszę nam wierzyć, że od roku nam się nie udaje do tego spotkania doprowadzić, a w międzyczasie zgodnie z otrzymaną odpowiedzią na te pytania o informację publiczną wiemy, iż te jednostki spotykają się wielokrotnie z przedstawicielami sektora bankowego. No w naszej opinii zarówno Narodowy Bank Polski, jak i KNF niestety skompromitowali się swoimi informacjami w tym zakresie, bo my tego nawet nie nazywamy raportami, co też ostatnio pokazała informacja medialna o tym, iż saldo tych wszystkich kredytów zmalało o 16 miliardów złotych. A nie dalej jak parę miesięcy temu obydwie te instytucje mówiły, iż jakiekolwiek zmiana salda tych kredytów doprowadzi do upadku 5 banków. Jak widać, kurs spadł o kilka procent tylko. Sumarycznie dało to aż 16 miliardów mniej salda wszystkich kredytów na dzień dzisiejszy, tak, bo za chwilę to może wrócić. A nie powoduje to oczywiście żadnych komplikacji na rynku bankowym. To jest po prostu normalna sytuacja rynkowa i również, gdyby zastosowano rozwiązania ustawowe zmieniające kurs spłaty, mamy głębokie przekonanie, że polska gospodarka by zyskała na tym, że klienci by przeznaczali więcej na konsumpcję, a nie na spłaty do banku. Panie prezesie, a jakie rozwiązanie państwa by satysfakcjonowało? Wiemy, że teraz w Sejmie są już 4 projekty ustaw, które mają pomóc rozwiązać problemy frankowe. Czy wśród tych ustaw jest taka, którą państwo byście przyjęli z satysfakcją? Przede wszystkim możliwości do rozwiązania tego problemu jest bardzo, bardzo wiele. Pierwsze, co się musi wydarzyć, to właściwie to, co się powinno wydarzyć na samym początku, czyli dwie strony, zarówno strona, która jest poszkodowana, jak i strona rządowa, muszą usiąść do stołu i spróbować po pierwsze zbadać ten problem, po drugie zbadać, jakie są możliwości rozwiązania. Na dzień dzisiejszy niestety mamy tylko i wyłącznie sytuację, kiedy to sektor bankowy siada z Ministerstwem Finansów, siada z Narodowym Bankiem Polskim i dyskutują, jakie są wygodne rozwiązania dla sektora bankowego. One oczywiście zawsze będą takie wygodne, żeby banki jak najwięcej zarobiły, pomimo tego, że te umowy w większości są niezgodne z prawem. Także apelujemy mocno do pana Glapińskiego, jak i do pana Morawieckiego o odwagę do spotkania z klientami również. Na razie, jak rozumiem, zostaje państwu droga sądowa. Tak, na szczęście na tym polu idzie coraz lepiej, pomimo tego, iż sądy są przewlekłe, mamy coraz więcej prawomocnych wyroków i tutaj myślę, że warto podkreślić, iż jakikolwiek projekt ustawy i ten, który był przygotowany z nami, najpierw w Kancelarii Prezydenta, a później złożony do parlamentu przez posłów klubu Kukiz 15,
On był bardzo wyważony, gdyż zrównywał te kredyty z kredytami złotówkowymi. A w sądzie klienci wygrywają wielokrotnie więcej, dlatego że również są zwracane raty historyczne, albo wręcz umowy są unieważniane. Także banki, jeżeli będą masowe te pozwy, a już wiemy, że no, tych pozwów jest coraz więcej, mogą na tym w przyszłości dużo stracić, no, tylko tutaj oczywiście liczą na przewlekłość polskiego wymiaru sprawiedliwości. I tutaj stawiamy kropkę. Arkadiusz Szcześniak, prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję również, dobranoc Państwu. A my teraz zmieniamy temat i porozmawiamy o nieformalnych rosyjskich wpływach w Polsce. Naszym gościem jest dr Adam Lelonek, prezes Fundacji Centrum Analiz Propagandy i Desinformacji. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. A pretekstem do naszej rozmowy jest sytuacja wokół Fundacji Otwarty Dialog, jak podało dziś TVP Info. To właśnie ta organizacja co roku otrzymywała od rosyjskich biznesmenów powiązanych z Kremlem od kilkudziesięciu do nawet kilkuset tysięcy złotych. Ta sprawa może się wydawać nowa, jednak dla ekspertów, którzy zajmują się tą tematyką, zaskoczenia nie ma. Znaczy, ja bym się odniósł do tego w ten sposób, że o sprawie stało się głośno z jednej przyczyny, mianowicie manifestu, który opublikował Bartosz Kramek, jak obalić władzę, bazując na doświadczeniach Majdanu ukraińskiego i w ogóle kolorowych rewolucji. I takie finansowanie, jeżeli było, ja nie widziałem tych dokumentów, najprawdopodobniej media opisując tę sytuację wiedzą, o czym piszą, No, takie finansowanie, jeżeli to jest prawda, to nie jest sprawa z tego roku też, tak? I ja bym tutaj zwrócił szczególną uwagę na fakt, że trzeba pamiętać, że rosyjskie wpływy w Polsce nie ograniczają się do tego typu działań, tylko problem jest znacznie szerszy i teraz warto postawić sobie pytanie, znając rosyjskie metody, czy być może, jeżeli faktycznie okaże się to wszystko prawdą, nie mamy do czynienia z poświęceniem jakiejś sprawy, jakiegoś odcinka na rzecz realizacji innych planów gdzieś w tle, bo w tym momencie u nas media, opinia publiczna zajmują się tym jednym tematem, natomiast tak jakby już nigdzie indziej nie było rosyjskich wpływów. No one są, tak? I jedna fundacja... Jedna fundacja paradoksalnie, ale nie oznacza, może znacznie więcej... Radio Conchita! ...niż zaangażowanie na przykład w biznes. To nie są żadne żarty, to jest Radio Conchita! Tak? Generalnie rosyjskie wpływy są, tak? To jedna fundacja, jeżeli podkreślam, żeby gdyby to się wszystko okazało prawdą, to nie jest sprawa tego roku, tutaj wypłynęło to w sposób taki, a nie inny. No właśnie, porozmawiamy teraz o tych wpływach rosyjskich w Polsce. Jaka jest skala tego zjawiska i w jaki sposób Kreml próbuje wpływać na to, co się dzieje w naszym kraju? Panie redaktorze... To nie są jakieś żarty, to jest Radio Conchita. Jako państwo zaczęliśmy się na poważnie zajmować kwestią wojny informacyjnej rosyjskich wpływów w ciągu ostatnich lat. Ja śmiem stwierdzić, że naprawdę na niektórych odcinkach jest bardzo dobrze, zwłaszcza na odcinku cyberbezpieczeństwa, to jednak my dopiero zaczęliśmy. Jak grają? Natomiast Rosja buduje teraz to już jak grają. Teraz to już jak walczyła też o to, starała się o to, żeby zachować swoje wpływy po poprzednim systemie. My mówimy o 25 latach, a teraz tak jakbyśmy analizowali jakiś tam tylko wąski wycinek i to jeszcze na jakimś wycinku ich aktywności. Ja bym to szczególnie podkreślił w kontekście potencjalnej budowania potencjalnej narracji, która tym bardziej odwróci uwagę od szerszego problemu, szerszego... Play firma wyszła z tego oszustwa, z podskubywania z ludzi pieniędzy. Play wyszła, ale Orange i T-Mobile to raczej nie. W ogóle cokolwiek zrobić. W ogóle. W tym momencie do jednego worka przez zachowanie jednej fundacji jest moje to nie błędem. No właśnie, pytanie, czy przyjmowanie pieniędzy na przykład od Rosjan, którzy są powiązani z Kremlem, musi oznaczać, że ktoś, jakaś organizacja staje się automatycznie rosyjskim agentem wpływu. Znaczy w tym momencie to jest weryfikacja przez członków fundacji, przez zarząd fundacji, tak? Przecież pieniądze można odesłać. Ja bym też zwrócił szczególnie uwagę na taki aspekt, że w warunkach ukraińskich teraz... Ameryka się wyrobiła pięknie, tam tego typu, wszystko jest. Jakie ocenił prezes fundacji Otwarty Dialog, byłoby wprost zdradą stanu.
A w takim razie, jak rozumiem, fundacja musiała mieć świadomość, że wśród jej darczyńców jest na przykład szef firmy produkującej sprzęt dla rosyjskiej marynarki wojennej i musiała mieć świadomość tego, jakie mogą być tego konsekwencje. No, ja nie znam ani zarządu fundacji, ani prezesa tej fundacji, więc ciężko mi jest powiedzieć, czego oni mieli świadomość, no ale w warunkach funkcjonowania trzeciego sektora bardzo trudno by było nie wiedzieć, skąd przychodzą duże pieniądze, tak? Z jednej strony mamy organizacje pozarządowe, trzeci sektor, ale powiedział pan o tym, że te wpływy czy aktywność rosyjska w naszym kraju nie ogranicza się tylko do organizacji pozarządowych, no bo tutaj mamy także kwestie chociażby polityków, kwestie mediów czy kwestie biznesu. Jak w tych obszarach działa bądź może działać rosyjska propaganda? Znaczy, tutaj bardzo grząski grunt z racji tego, że cokolwiek bym teraz powiedział publicznie mogłoby zostać sądowo wykorzystane przeciwko mnie, co często zresztą robią osoby o sympatii prorosyjskie. To nie są rzeczy. Ja bym powiedział w ten sposób. Mamy szereg niewielkich mediów, które funkcjonują bez najmniejszych problemów, powielają co najmniej dziwne treści, tak, żeby nie użyć mocniejszych słów. Mamy grupy w środowisku analitycznym, w sensie ekspertów, pojedyncze osoby, które są bardzo aktywne i próbują manipulować danymi, przekłamywać. Tutaj, co ja podkreślam bardzo często, my musimy dla zdrowia debaty publicznej, dla jakiejś higieny też, unikać oskarżeń ludzi, kto pracuje, kto nie pracuje, bo u nas pojawia się bardzo często zjawisko oskarżania o, że ktoś jest agentem, tak? Jeżeli my nie mamy dowodów, rzucamy tego typu oskarżenia, no w tym momencie pojawia się problem, tak? Ponieważ obie strony mogą używać takich samych argumentów, tak? Stąd teraz budowana jest narracja dzięki temu, co zrobił Bartosz Kramek, dzięki temu, co zostało uaktywnione cały to mechanizm tego astroturfingu, mamy narrację o tym, że Soros i jakieś zachodnie siły próbują obalić polski rząd. I w tym momencie, czyli co, te siły w takim razie realizują polecenia innych niż polskie władz, na przykład czy mocodawców. W tym momencie to te fundacje, wszystkie fundacje, które są oskarżane przez te roje soli na Twitterze, są agentami. Jeżeli tak, no to te osoby, które to oskarżają, powinny przedstawić na to jakiekolwiek dowody. Innymi słowy, mamy grupę osób, kto jest powszechnie znane, kto jest prorosyjski, kto nie jest prorosyjski, kto realizuje w jakiś sposób, czy ułatwia Rosjanom prowadzenie narracji. I szczerze mówiąc, jest to problem, ponieważ te osoby funkcjonują w mediach mainstreamowych. A skoro wiemy, że takie osoby istnieją, to dlaczego nie jesteśmy w stanie prostować tych informacji? Dlaczego cały czas te informacje się w przestrzeni publicznej pojawiają? Tu jest kilka kwestii. Mianowicie, no to jest decyzja redaktora, kogo zaprasza do komentowania na przykład. To jest decyzja danego medium, czy współpracuje z jakimś publicystą w sposób stały. I no, jak mówię, w środowisku eksperckim wszyscy znają mniej więcej swoje poglądy i wiedzą, kto reprezentuje jakie poglądy. Mimo to do wielu mediów od czasu do czasu trafiają takie osoby. Inna sprawa to jest właśnie niewiedza czy pośpiech. Inna sprawa to, że taka osoba może mieć ciekawe informacje do przedstawienia, na przykład. Jest szereg różnych kwestii, które zależą od medium, zależą od profilu danego medium. Naprawdę, tutaj nie ma jednej recepty i są różne branże. Jest branża, będziemy mieć kwestie geopolityczne, będziemy mieć kwestie polityczne, gospodarcze, będziemy mieć kwestie energetyczne na przykład. To też jest dosyć ciekawym przykładem w kontekście ostatnich publikacji w kilku większych mediach. A w jaki sposób w takim razie Polska może działać, w jaki sposób może odpowiedzieć na te wszystkie zakulisowe działania Moskwy, które się toczą w naszym kraju, bądź tuż przy naszym kraju? No to jest pytanie do naszych służb specjalnych i do współpracy z naszymi partnerami z NATO, czy z partnerami z Ukrainy, gdzie myślę, że nasi sąsiedzi też dysponują jakimiś informacjami. Jestem pewny, że u nas też nasze organy odpowiadające za bezpieczeństwo państwa to również mają określony zbiór informacji na temat pewnych osób. Problem polega na tym, trzeba o tym też pamiętać, że
udowodnienie komuś zdrady państwowej szpiegostwa lub utrzymywanie wynagrodzenia z tytułu realizacji tej zewnętrznej poleceń jest wcale nie trudne w realizacji. No, jedyną osobą obecnie, która przebywa w areszcie w podejrzeniu szpiegostwa z takimi oskarżeniami jest pan Piskorski. Mimo to nie przeszkadza to szeregu jego obrońców bronić tej postaci i twierdzić, że to jest ofiara represji obecnych rządów. Z jednej strony mamy działania rządu, działania służb specjalnych, z drugiej strony zastanawiam się, czy my jako obywatele możemy w jakiś sposób przeciwstawić się tym różnego rodzaju akcjom, informacjom, dezinformacjom, które się pojawiają. Zdecydowanie tak, ale tutaj pierwszym sposobem w ogóle uważania na tego typu wrzutki informacyjne, na narracje, jest weryfikacja informacji, weryfikowanie w mediach mainstreamowych. Natomiast problem cały polega na tym, kiedy określone grupy, na przykład wyborców czy młodzież, korzysta nie z mediów mainstreamowych, nie weryfikuje w dużych mediach, w agencjach informacyjnych informacji, tylko korzysta z informacji niesprawdzonych, które są tylko zmanipulowane, są przekręcane. Używane są fikcyjne grafiki, które to dopiero później okazuje się, że to tak naprawdę jest fake, tak? To są przykład fake'ów, akurat tutaj jest najmniejszy. Mamy weryfikację, mamy zarabianie sobie opinii też, podpytanie kogoś, tak? Są osoby, które nie interesują się na co dzień polityką, przeczytają jakąś opinię i im się spodoba. W pierwszej kolejności to jest weryfikacja informacji, to każdy z nas powinien sam dbać o własną taką higienę informacyjną. Natomiast ja bym tutaj był bardzo ostrożny w kontekście tego wydarzenia astrofizyku, czy to wszystko, co się dzieje. Kiedy grupa osób, które autentyczne kont, próbuje narzucić swoją narrację, wysoko zdelegitowaną, atakując inne osoby, można zrobić coś dobrego, natomiast to się zamyka pod kontroli i osoby ewidentnie przyjmujące to na terytorium Polski zaczynają bardzo aktywnie prowadzić wojnę informacyjną, zaczynają twierdzić, że państwo nie działa i tak dalej, że rząd nie działa i zaczynają atakować rząd z tym Starkowiczem. To w tym momencie zaczynamy mieć problem. W tym momencie dla mnie społeczne zaangażowanie to jest właśnie to negatywne zaangażowanie, tylko to nie jest to społeczne, jest to zaangażowanie grupy osób, które próbują narzucić swoją narrację, bo my w tej grupy fikcyjnej informacji, manipulowanej informacji, tylko jedną część programu. Narzucanie czegoś, co przechodzi do mainstreamu i my tracimy czas na dyskusję na temat zupełnie spraw, które są nie do końca realne, nie do końca w tym momencie są nam dotyczy, nie do końca mają taką skalę, jaką by ktoś chciał. Natomiast pytanie, czy to jest element celowego działania, który ma odwracać uwagę od realnych problemów. Bo to, że Rosja działa w Polsce na innych odcinkach teraz, cały czas, nie ulega najmniejszej wątpliwości. Innymi słowy, my się skupiamy teraz na jednym aspekcie, a kto w tym momencie zajmuje się tymi innymi aspektami. I tutaj niestety musimy stawiać kropkę. Doktor Adam Belonek, prezes Fundacji Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji, był naszym gościem. Bardzo dziękuję. I na koniec tradycyjnie jeszcze sprawdźmy, czym dziś żyli internauci. W studiu jest Marcin Królik. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Istniała ciągłość państwowości Rzeszy i RFN. Zrzeczenie się reparacji wojennych polskich komunistów wobec NRD jest pozbawione mocy prawnej, komentuje profesor Grzegorz Kucharczyk z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, a jego słowa przytacza Niezależna w tekście o możliwości domagania się przez Polskę odszkodowań za straty wojenne od Niemiec. W tekście czytamy również, że według posła Prawa i Sprawiedliwości Arkadiusza Mularczyka Biuro Analiz Sejmowych ma przygotować informacje na ten temat do 11 sierpnia. Nie było czegoś takiego, że 31 sierpnia 1939 roku istniała Rzesza Niemiecka, a 1 września przestała i że nagle pojawili się skądś jacyś naziści, którzy dokonali strasznych rzeczy na ziemiach polskich. Cytuję dalej Niezależna profesora Kucharczyka, który dodaje również, że ze względu na formalną ciągłość
odmówieniu przez tę organizację w 2014 roku koncesji na handel bronią, o komentarz na Facebooku pokusił się Piotr Wroński. Ponieważ sprawa w dużej mierze ogniskuje się wokół Piotra Bytla, Wroński, zastrzegając, że nie posiada dostatecznych informacji operacyjnych, przytacza anegdotę o swoim byłym koledze, obecnie zwolenniku PO, który na wieść o mianowaniu Bytla szefem służby kontrwywiadu wojskowego, a następnie generałem, podsumował to krótko i po żołniersku. Pamiętał chyba lata 90. i kierunek na wschód, skwitował Wroński. Odniósł się też do artykułu Onetu o tym, że minister Błaszczak już kontrolował fundację w ubiegłym roku i nie dopatrzył się uchybień. Bronią jej jak Częstochowy, napisał. To oczywiste, że nigdy nie powinna dostać żadnej koncesji. Na wojnie nie ma czegoś takiego jak sprzęt defensywny. To politycznie poprawne, bla, bla, bla. W dość mocnym i nadzwyczaj emocjonalnym tonie na temat fundacji wypowiedział się także w najnowszym komentarzu tygodnia na YouTubie Witold Gadowski. On też zwrócił uwagę na rosyjskie powiązania otwartego dialogu między innymi przez żonę Bartosza Kramka i na to, jak bardzo niestosowne w tym kontekście jest pouczanie nas przez te właśnie organizacje, czym jest demokracja. Przez ostatnie 50 lat bez przerwy ktoś nas pouczał i Gadowski ma tego, no, brutalnie mówiąc, po prostu dość. O tej sprawie dla polityce wypowiedział się również pełnomocnik ministra obrony do spraw Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO, Mariusz Marasek. Stwierdził on, że w świetle ujawnionych okoliczności oraz ostatniej aktywności fundacji koncesja w ogóle nie powinna być przyznana. Pozwolenie na produkcję i handel bronią otrzymały osoby wykazujące niechęć do obowiązującego w Polsce ustroju i systemu prawnego. Był to według rozmówcy portalu co najmniej błąd, a nie wykluczone, że działanie służące jakimś zapisowym celom. W polityce cytuję również słowa samego Kramka i jego żony dla Nowej TV, gdzie stwierdzili, że czują się tak samo szykanowani jak obywatele RP. I jeszcze wróćmy do tematyki powstańczej. Łukasz Warzecha zwrócił dziś na Twitterze uwagę na okolicznościowy wpis zamieszczony wczoraj na Facebooku przez ambasadę Niemiec. Co takiego szczególnego? Choćby takie zdanie. Podczas powstania Armia Krajowa wystąpiła zbrojnie przeciwko niemieckim siłom okupowanej Warszawie. Ani słowa o tajemniczych nazistach. A do tego, jak dodaje kilkoro internautów, opuszczone flagi. Nie wiem jak państwo, ale ja to szanuję. Naprawdę godne. Napisała jedna z użytkowniczek Twittera. A tymczasem wielkimi krokami zmierza się już wielki spacer z Donaldem Tuskiem do prokuratury. W oczekiwaniu na niego zaglądnijmy sobie na twitterowy profil Katarzyny Lubnauer, oczywiście z partii Nowoczesna, która udostępniła specjalny list skierowany właśnie do Donalda Tuska. Stoi w nim, że weta prezydenta spowoduje zabójcze tempo, w jakim Polska z demokracji usuwa się w quasi-demokrację, ale nie czas na triumf. Zatem w obliczu zagrożeń, które stoją przed Polską, warto konsolidować wszystkie proeuropejskie siły, a internauci zastanawiają się, czy jest to może zaproszenie do swoistego sojuszu. Trzeba przyznać, że głos demosu, no przynajmniej tego internetowego pod wpisem pani Katarzyny Lubnauer, no jest w przymierzającej mierze raczej mało przychylny i dość mało dyplomatyczny, no jak to bywa w internecie. A wielki spacer, zdaje się, odbędzie się chyba już jutro. Mam nadzieję, że przygotowali państwo wygodne buty. No i jutro się właśnie usłyszymy. Pewnie o tym spacerze coś porozmawiamy. I o tym wszystkim bardzo dziękuję i na tym kończymy wtorkowe, środowe podsumowanie dnia. Proszę jednak zostać z nami, bo to nie koniec wieczornego pasma w Polskim Radiu 24. Tymczasem na Łazienkowski wciąż 0 do 0. Reklama. Do zakupów gotowi start! W Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż. Telewizory smart, laptopy, smartfony, AGD. Kto pierwszy, ten lepszy. Media Expert. Włączamy niskie ceny.
że wypadków policja podsumowała momenty wakacji. Maja Borkowska, zapraszam. Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker ostrzega, że Bruksela jest gotowa odpowiedzieć na nowe sankcje Stanów Zjednoczonych wobec Rosji. Podpisana dziś przez prezydenta Donalda Trumpa ustawa daje mu możliwość nałożenia w koordynacji z sojusznikami sankcji na firmy uczestniczące w projekcie budowy gazociągu Nord Stream 2. W wywiadzie dla niemieckiego radia Jean-Claude Juncker zaznaczył, że Unia Europejska jest gotowa bronić swoich interesów gospodarczych. Podkreślał, że Kongres USA zobowiązał się, iż sankcje zostaną zastosowane dopiero po konsultacji z sojusznikami. Wierzę, że nadal jesteśmy sojusznikami USA, zaznaczał szef Komisji Europejskiej. Juncker dodawał, że amerykańska ustawa o zaostrzeniu sankcji uwzględnia uwagi Brukseli, ale Unia odpowie w ciągu kilku dni, jeżeli ustawa narusza interesy gospodarcze wspólnoty. Już kilka dni temu szef Komisji Europejskiej, odwołując się do sloganu amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa z kampanii wyborczej, podkreślał, że Ameryka na pierwszym miejscu nie może oznaczać, że Europa będzie na ostatnim. Brukselscy urzędnicy przekonywali, że nowe amerykańskie sankcje mogą wywrzeć bezpośredni wpływ na sektor energetyczny w Europie. Problemem są łączone projekty energetyczne, w których europejskie koncerny współpracują z Gazpromem, Lukoilem i Rosnieftem. Bruksela, Tomasz Majka, Polskie Radio. PiS chce walczyć o odszkodowania wojenne. Biuro Analiz Sejmowych przygotowuje opinię dotyczącą możliwości domagania się przez Polskę reparacji wojennych od Niemiec. Wniosek do Sejmowego Biura złożył w tej sprawie na początku lipca poseł Prawa i Sprawiedliwości Arkadiusz Mularczyk. Biuro Analiz Sejmowych sprawdza, jakie istnieją prawne możliwości domagania się od naszych zachodnich sąsiadów zadośćuczynienia za straty w czasie II wojny światowej. To dobra inicjatywa, uważa Jan Mosiński z PiS. Porozumienie podpisane w Rydze określono reparacje, jakie musi zwrócić strona niemiecka Polsce. Pytanie, dlaczego komunistyczny rząd PRL-owski tego nie napilnował? Należy pytać, należy doszukiwać się ewentualnie możliwości prawnych, a jeżeli takowe się znajdą, dlaczego mamy nie wystąpić o to roszczenie? Temat reparacji pojawił się w trakcie lipcowego kongresu PiS. W wypowiedzi prezesa Jarosława Kaczyńskiego wczoraj o odszkodowaniu od Niemców mówił też szef MON. Dla lidera Platformy Grzegorza Schetyny takie zapowiedzi to wywoływanie tematu, który może nas skonfliktować z sąsiadami. To jest część takiej wojennej polityki PiS-owskiej w stosunku do Unii Europejskiej, w tym wypadku do Niemiec. Opinia Biura Analiz Sejmowych w sprawie reparacji ma być gotowa 11 sierpnia. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Tymczasem niemiecki rząd federalny uważa kwestię reparacji dla Polski za ostatecznie uregulowaną, jednak z ekspertyzy prawnej z 2004 roku przeprowadzonej dla Sejmu RP, do której dotarło Polskie Radio, wynika, że w stosunkach polsko-niemieckich nie istnieje żaden prawny zapis mówiący, że polska strona zrzekła się reparacji od Niemiec. Do tej pory w czasie wakacji na drogach zginęło 325 osób i doszło do ponad 3900 wypadków. Policja podsumowała pod względem bezpieczeństwa półmetek letniego wypoczynku. Odpowiedzialny za służby wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński powiedział, że w porównaniu z tym okresem 2016 roku w tym doszło do ponad 240 wypadków mniej, ale zginęły dwie osoby więcej. Sam ten pierwszy weekend wakacyjny zginęło 40 osób. To prawie dwie klasy szkolne. Tak to można sobie wyobrazić. Więc wciąż ginie dużo osób, mimo ostrożności, mimo apeli, mimo czuwania ze strony policji. Od 1 czerwca do 1 sierpnia w Polsce utonęło 135 osób. To mniej o 24 osoby niż w tym okresie ubiegłego roku. Mamy spadek. Zresztą jeżeli chodzi o utonięcia, to ten spadek dotyczy także porównania z latami poprzednimi, z 2015 rokiem na przykład. No ale wciąż tych utonięć jest za dużo. Trzeba bardzo także uważać na bezpieczeństwo na wodach. Czuwają również nad bezpieczeństwem różne służby. W lipcu policja przeprowadziła ponad 4800 kontroli autobusów. Stwierdzono 352 usterki, a w 126 przypadkach stan techniczny uniemożliwił dalszą jazdę. Zatrzymano 9 kierowców autobusów pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. W Niemczech osiągnięto porozumienie w sprawie dostosowania samochodów z silnikiem diesla do wymogów ekologicznych. Poinformowali o tym minister ochrony środowiska i szef resortu komunikacji. Ekolodzy i organizacje ochrony konsumentów krytykują jednak ten kompromis. Producenci zobowiązali się do poprawienia oprogramowania w ponad 5 milionach samochodów. Głównym celem jest ograniczenie ogółem o 30% emisji tlenków azotu. Koncerny zobowiązały się także do przedstawienia konkretnych planów skutecznych metod badania emisji spalin. Za oddanie starego auta przewidziana jest zniżka przy zakupie nowego, jednak jej wysokość nie została jeszcze ustalona. Jürgen Resch z niemieckiej organizacji ekologicznej Deutsche Umwelthilfe nazwał porozumienie gigantyczną porażką. Klaus Müller, szef niemieckiego Stowarzyszenia Urzędów Ochrony Konsumentów, stwierdził, że jest rozczarowany. To jest zbyt kompromis, powiedział Müller, który
najbardziej krytykuje odmowę wypłacania jakichkolwiek odszkodowań. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Zarząd koncernu Volkswagena odrzuca możliwość wypłat odszkodowań dla niemieckich kierowców za straty poniesione w związku z nielegalnymi manipulacjami. Poszkodowani mogą do końca tego roku składać prywatne pozwy. I na koniec pogoda. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, w południowej połowie kraju miejscami przelotny deszcz oraz burze, także z gradem. Termometry pokażą od 14 stopni na północnym wschodzie do 20 w centrum i na południu. Wiatr słaby, w czasie burz porywy do 85 km na godzinę. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 6 minut po godzinie 22. Może Prosiński, zapraszam na kolejną godzinę środowego wieczoru w Polskim Radiu 24. A podczas niej spotkanie z kulturą, że za kilka minut Jan Masławiecka zaprosi Państwa na spotkanie z Janą Komorowską, polską autorką, która od ponad 20 lat mieszka i pracuje w Stanach Zjednoczonych. Tymczasem na chwilę przenieśmy się na stadion Legii Warszawa. Tam stołeczny klub podejmuje w ramach eliminacji Ligi Mistrzów FK Astana. Trwa 61 minuta. Anna Maziarkowskiej wciąż 0-0. Do emocji sportowych wrócimy w informacji na dnia po 22.30. A na razie zapytajmy, co tam słuchać panie w polityce. Wieczór w Polskim Radiu 24. Tomasz Krzyżak. Ze wszystkich stron Polski ruszają w tych dniach pierwsze kliki szalając na górę. Tylko z samej Warszawy będzie ich 5, ale choć Częstochowa wciąż jest najpopularniejszym miejscem pielgrzymowania, to jednak w ciągu ostatnich kilku lat straciła na znaczeniu. Na początku lat 2000 odwiedzało ją rocznie około 5 milionów osób, dziś niespełna 3,5 miliona. Ten niekorzystny trend widać wyraźnie w statystykach dotyczących pielgrzymowania pieszego, które przez kilka stuleci było znakiem rozpoznawczym Polaków. A ile w 2004 roku w tzw. dwóch szczytach pielgrzymowania, czyli w okolicach święta Mimowzięcia 15 uroczystości Matki Paskiej Częstochowskiej 26 sierpnia. Na Jasną Górę przyszły 144 tysiące pomników, a tyle w ubiegłym roku było ich tylko 97 tysięcy. Ubytek pielgrzymów doskonale pokazuje statystyka powstałej w roku 1981 Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej. W 2004 roku wyszło z nią około 5,5 tysiąca młodych ludzi, w ubiegłym roku nieco ponad 3 tysiące. Jak wyjaśnić te spadki? Czy Polacy, którzy wciąż stanowią 20% wszystkich pielgrzymów w Europie i 5% na świecie, stali się mniej religijni? Czy mniejsza ilość pomników to jedna z oznak sekularyzacji? Prostych odpowiedzi jak zwykle nie ma. Jedną z przyczyn spadku popularności Jasnej Góry jest z pewnością fakt, że w ciągu minionych 17 lat znacznemu przeobrażeniu uległa mapa polskiego pielgrzymowania. Kosztem Częstochowy zyskały inne sanktuaria, głównie Lichyń i Łagiewnik. Kiedyś oba miejsca odwiedzane były przez 800 tysięcy osób rocznie, dziś frekwencja w nich utrzymuje się już na poziomie 2,5 miliona. Do popularnych miejsc pielgrzymowania dołączyły Wadowice. Liczba odwiedzających rodzinne miasto Jana Pawła II rocznie w tempie oszałamiającym. W 2013 było tam 0,5 miliona osób. Obecnie liczba odwiedzających przekracza milion. Większego znaczenia nabiera też fatyńskie sanktuarium w Zakopanem, które z osobą Jana Pawła również jest związane. Przeobrażenia na mapie pielgrzymek nie są czymś nowym. Przez wieki Polacy pielgrzymowali głównie do Gniezna, do grobu świętego Wojciecha. Ważnym miejscem było również sanktuarium na Świętym Krzyżu. Od czasu, gdy w Polsce pojawił się obraz czarnej Madonny, ich znaczenie zaczęło spadać i dziś zagląda tam niewiele osób. Podobnie było z warszawskim niepokalanowym, który w latach 80. XX wieku już po kanonizacji założyciela świętego Maksymiliana odwiedzały 2 miliony pielgrzymów rocznie, a dziś niespełna 600 tysięcy. Inna rzecz, że przeobrażeniu uległ także model polskiego pielgrzymowania. Kiedy kilka lat temu na pierwszym miejscu stawiano sakrum, to dziś do niego dochodzi także profan. W popularnych miejscach pielgrzymkowych ludzie szukają nie tylko ukojenia duchowego, ale także rozrywki dla ciała. Spadków liczby pielgrzymów nie da się jednak wytłumaczyć tylko zmianami na mapie pielgrzymek oraz przekształceniem się modelu pielgrzymowania. Problem, jak wydaje się, jest znacznie głębszy. Katolicyzm w Polsce jakiś czas temu znalazł się na zakręcie, a oznak tego kryzysu jest sporo, nie tylko spadek liczby pielgrzymów. Weźmy chociażby statystyki dotyczące uczestnictwa w niedzielnych mszach świętych, które prowadzone są od początku lat 80. W roku 81 co tydzień do kościoła chodziło 51% zobowiązanych. Taki stan utrzymywał się z niewielkimi wahaniami mieszczącymi się w granicach błędu statystycznego do początku
więcej udań, więc poczynało 1145 alumnów. Obecnie ich liczba jest niższa aż o 58%. Z całą pewnością za wcześnie na to, by kościołowi w Polsce pisać nekrolog, ale wydaje się, że zarówno biskupi, kapłani, jak i laikowie powinni poważnie zastanowić się nad tym, czy przekaz jest właściwy i czy trafia tam, gdzie trafiać powinien. Nie wystarczy jedynie zaklinanej rzeczywistości i mówienie, że jest dobrze, potrzebne jest działanie. O tym wszystkim opowiadał Tomasz Krzyżak, 11,5 minuty po godzinie 22. Teraz zgodnie z zapowiedzią przenosimy się w świat kultury. Trendy kultury. Dobry wieczór, Joanna Sławińska i mój gość, aktorka Liliana Głowiczyńska-Komorowska. Witam serdecznie. Witam. Jeszcze czytaniem, ale witam. Tak, no właśnie, przyjechałam dzisiaj. Z Montrealu, z Kanady, gdzie pani mieszka na stałe. Liliana Głowiczyńska-Komorowska jest oczywiście aktorką znaną państwu, na pewno państwo pamiętają jej wspaniałe role jeszcze z czasów polskich, między innymi Abigail w Czarownicach z Salem, za którą zresztą dostała pani nagrodę za ten wspaniały debiut, prawda? Czy Roxana w Cyrano de Bergerac, Wdocha w filmie Kawalerowicza Austeria. No a potem był wyjazd do Stanów na początku lat 80. i po kilku latach przeprowadzka do Kanady. W Stanach Zjednoczonych nasz gość stał się w pewnym momencie bardzo popularny. Była pani Liliana Komorowska, bo to nazwisko było prostsze. A dlaczego właśnie pani się pozbyła nazwiska Głowiczyńska? Zdanie się, ale niestety to pozwolnictwo, dlatego że nikt nie mógł wymówić Głowiczyńska. Tak to wyglądało mniej więcej. I tam właśnie w Stanach Zjednoczonych Liliana Komorowska, a to zresztą mam nazwisko po mamie, prawda? Pańskie, także jak najbardziej rodzinne. Tam zdobyła pani popularność w takiej operze mydlanej Another World, prawda? Another World, One Life to Live, As the World Turns. Każdą stację telewizyjną miałam i grałam te kobiety z wysoko osadzonymi kościami policzkowymi, często zołzy, gitne perki, szwarc charaktery. Ja się z tym wyspecjalizowałam. No, widzę, że się pani to podoba. No, ale też miała pani do czynienia, grała pani z wielkimi gwiazdami. Z niedawno zmarłą Jean Romero i to była telewizyjna produkcja. I to była produkcja kinowa w francuska. Wszyscy mówiliśmy po francusku, bo Jean Romero nie mówi dobrze po angielsku w ogóle. I kazała na siebie mówić mademoiselle. Jakoś nie przyszedł. A, to piękne. A pani miała mamę Julię? Ja gram na szkole. A gada bleble wędrecznie, że wiesz dziadkowie, wnukowie, jeszcze wszystko w nim. Mówiła Arabowi z niebie nie na przykład misji specjalnej w reżyserii Christophera Dugaya, czyli Krystiana, przepraszam, Krystiana oczywiście. Zrobiła pani Lady Buenda na Sutherland, tak. Ben Kingsley, właśnie Ben Kingsley, między innymi. No ale przecież też inne gwiazdy, o tym też opowiemy. To wszystko ta wielka kariera, ale jednocześnie gdzieś za mało pani było aktorstwa. No i wzięła się pani za produkcję filmową i za reżyserię. Dzisiaj będziemy mówić o najnowszym filmie, który pani reżyserowała, krótkometrażowym filmie, takim fabularyzowanym dokumencie, ale bardzo ważnym ze względów historycznych. To jest film pod tytułem Ojcu. Taki tytuł Ojcu. I to jest film o strasznej zbrodni, czyli o mordach w Wielkiej, które miały miejsce w latach 1937-1938 na Polakach. Ale jednocześnie dzisiaj opowiemy, uwaga proszę Państwa, o niezwykle interesującym projekcie, którym ja bardzo kibicuję. To jest projekt, który nazywa się Wajda i Ty, a szczegóły jeszcze dzisiaj Państwo poznają. Zacznijmy od filmu. Od filmu pod tytułem Ojcu. To zresztą nie pierwszy film, który pani ma już na koncie jako twórca, bo wcześniej były Piękne bestie, prawda? O kobietach chorych na raka. No i teraz film Ojcu. Jak doszło do tej realizacji? Dlaczego pani się zajęła tym tematem? Film Ojcu powstał dlatego, że przyszła do mnie dziewczyna z tematem, z wyklętym tematem, opowiadając po raz pierwszy historię Kresowianina Adama Piotrowskiego. Widziano oczyma trzyletniej córki. A ta trzyletnia córka mieszka w Montrealu, ma dzisiaj 80 lat, nazywa się Alina Piotrowska. I to jest ta kobieta, która mnie zainspirowała. A
się zrobić film, a ponieważ ona nie bardzo widziała, jak się robi film, ale miała temat. Zakochałam się w tym temacie, dlatego że ta Alina Piotrowska napisała przepiękny poemat. Poemat, który się nazywa Ojcu. I w tym poemacie zawarła tak niesamowitą dozę emocji i tego smutku potwornego i tego bólu, że nie ma pochówku po jej ojcu. Ojcu, który w 1937 roku został wyrwany z domu w nocy pod zarzutem szpiegostwa przez NKWD-owców. I od tej pory ślad po nim zaginął. Chociaż matka Aliny chodziła do więzienia i chciała wydobyć jakieś informacje, okazało się potem, że on zupełnie po prostu zniknął. To jest... I tak zniknęło 100 tysięcy Polaków. 100 tysięcy Polaków, którzy zostali zamordowani. To jest po raz pierwszy opowiedziana historia, ponieważ to jest historia opowiedziana dlatego, że jest cała masa Polaków, którzy do dzisiaj nie mają grobów swoich rodzin i nie właśnie tam na Ukrainie, ponieważ na Ukrainie było około 1,5 miliona Polaków w czasach stalinowskich. I to była po prostu czystka. To była czystka etniczna, tak zwana operacja Polska. I operacja Polska, na czym to polegało, że po prostu w latach tego wielkiego terroru stalinowskiego właśnie w ramach tych czystek między innymi zorganizowano tak zwaną operację polską, to znaczy NKWD zarządziło najpierw w połowie lat 30. ubiegłego wieku deportację ludności polskich z tych terenów, które po traktacie ruskim w 21 roku znalazły się w granicach Związku Radzieckiego i w latach 37-38 właśnie nastąpiła ta operacja nadzorowana przez samo NKWD. Jak pani mówi, no, zamordowano ponad 100 tysięcy Polaków uznanych za szpiegów czy wrogów Związku Radzieckiego, dlatego że mówili po polsku. Tak było z Adamem Bandrowskim. To był jedyny zarzut, że on mówił po polsku, śpiewał polskie pieśni, był patriotą. Tak. I tą tragedią obarczone są nie tylko bezpośrednie ofiary, ale ich pokolenia. To znaczy, uważam, że ten film powinien zobaczyć każdy, kto chce wejść głębiej w historię Polski, tę nieznaną właśnie o tych mordach, ludobójstwach, bo one były prymitywne. Wtedy NKWD-owcy się specjalizowali, jak szybko zabijać ofiary. Zdanie, już o Katyniu już wiemy i Katyn jest nagłośniony, natomiast rzeczywiście te mordy nicy nie są nagłośnione. A co było wspólnego między tymi dwoma zbrodniami, to to, że w 1943 roku właśnie też Niemcy, tak jak w przypadku Katynia, odkryli te groby, nagłośnili. Oczywiście propaganda sowiecka natychmiast podniosła krzyk, że to są zbrodnie niemieckie i że oni kłamiał, że po prostu to Niemcy to zrobili, ale niestety prawda była taka, że to zrobili Rosjanie. A jeszcze chciałam powiedzieć na temat tego filmu, ponieważ jest to bardzo ciekawa historia, jak on powstał, ponieważ Jana Skaja, ta właśnie siostrzenica, z którą zrealizowałam ten film, ona zorganizowała przez 4 lata już całą produkcję, która została w Kanadzie zrealizowana rękami Polonii, młodej Polonii, czyli ci wszyscy, którzy tam, bo to jest ten fabularyzowany dokument. I te części, ponieważ bardzo mało zachowało się, mało zdjęć i pamiątek, więc ci młodzi, którzy urodzili się już tam, na ziemi kanadyjskiej, chcieli bardzo uczestniczyć w tym projekcie, ponieważ chcieli jakby być bliżej tej historii, pokazać, że oni też utożsamiają się z historią polską. Także dla mnie to była wielka, wspaniała sprawa, że mogłam patrzeć na młode pokolenie, które zupełnie jakby ze zrywem krwi chciało się zaangażować w ten projekt. No, tym bardziej, że to jest niezwykle poruszająca historia właściwie życia naznaczonego przez tę tragedię, którą przeżyło 3-letnie dziecko, ta dziewczynka, i to widzimy w filmie. Widzi, no, wybudzona ze snu przez tych NKWD-owców, którzy wpadają do ich rodzinnego domu, który był jedną wielką sielanką, znaczy to życie w tym domu było jedną wielką sielanką. Ona tak to wspomina jako bajkę po tak prostu. Tak otrzyma wielka dziecko, miłość między rodzicami, piękni młodzi rodzice, i wpada do NKWD i wydziera tego ojca po prostu, wyciąga z domu. Oni są oczywiście, ona i matka są śmiertelnie przerażone. Ona to zapamięta do końca życia, do dzisiaj płacze. Z tego I w tym parku, w którym w tej chwili są jeszcze tam groby, tam odbywają się różnego rodzaju rozrywkowe wydarzenia, pikniki. Także to jeszcze jest historia, która do końca jest jeszcze nierozwiązana.
poprzez bycie aktorką i robienie tych wszystkich czarnych charakterów i bycie kobietą, która gra szpiegów, jakby mnie to nie wystarczało. A poza tym zmieniłam kraj, to znaczy ze Stanów Zjednoczonych przeniosłam się do francuskojęzycznej Kanady, musiałam się nauczyć języka i musiałam jakby się przewartościować i zobaczyłam, że w Kanadzie jest o wiele większa tolerancja na ten multikulturalizm, na to, że każdy z nas ma w sobie coś innego, na inną kulturę i możemy tę kulturę sobie pokazywać, możemy się nią dzielić. I to dało mi pomysł na zrobienie mojej fundacji, otwarcie i fundacji w 2004 roku i od tego momentu ta fundacja działa, ponieważ fundacja ona... Fundacja Janek Komorowska. Tak, polską kulturę i pielęgnuje wizerunek Polski od 13 lat. Zawsze jestem wspierana przez wspaniałe instytucje ja właściwie czuję się jak ambasadorka tej kultury we francuskiej Kanadzie i na mnie się mówi La Polonaise. Wie pani, Chopin miał Poloneza, a ja jestem ta La Polonaise, czyli ta Polka, która krzewi tę kulturę. I to są salony poezji, filia salonów Anny Dymnej z Teatru Słowackiego. To są koncerty muzyki, to są wystawy, spotkania literackie, historyczne odczyty, spotkania. No i to są właśnie, dzięki tej fundacji zrobiłam, wyprodukowałam sztukę na deskach scenicznych, sztukę pod tytułem Biesiada hrabiny Kotłubej Gombrowicza, której sobie zagrałam, reżyserowałam. Także to jest cały czas dzielenie się tą kulturą, dzielenie się tym, co ja mam i co jest moją siłą, co jest moją mocą, a ostatnio zrobiłam takie wspaniałe przedstawienie, które się nazywa Metamorfozy, o czterech polskich noblistach. Żeby Kanada wiedziała, że oni w tym roku oni obchodzą 150. rocznicę Kanady, a my mamy 1000-lecie. I teraz pani planuje taką retrospektywę Andrzeja Wajdy w Montrealu, tak, prawda? Tak jest. A to już dlatego, że jestem szefową zarządu takiego festiwalu, który ma 47 lat. Nazywa się Festiwal du Nouveau Cinéma i to jest jeden z bardzo szczególnych i bardzo lubianych przez świat, docenianych festiwali. I na tym festiwalu w zeszłym roku miałam retrospektywę Kieślowskiego, a w tym roku będzie retrospektywa Andrzeja Wajdy. I kiedy będzie ta retrospektywa?